Pomyślałem sobie, że dzisiaj dla odmiany rozpocznę swoją własną melodię. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest moja tuba. Moja tuba oznacza, że jeżeli chcecie ze mną spędzać czas, to prawdopodobnie będzie go więcej niż zazwyczaj. Zatem przygotujcie się na to. Wiem, że jest poranek, wiem, że pewnie nie macie czasu, wychodzicie i tak dalej, i tak dalej. Ale kto wie, może będziecie mieli ochotę posiedzieć i posłuchać. Przygotujcie sobie jakiś napitek. Ja niestety nic nie przygotowałem, zapomniałem. Pewnie mi zaschnie w gardle, ale to nie szkodzi. Dzisiaj pogadamy sobie o ostatnim filmie Sylwestra Vardengi. Sylwestra, dobrze mówię? Kiedyś powiedziałem Sebastiana, chyba. Nie znamy się na tyle blisko, żebyśmy do siebie mówili po imieniu zbyt często, więc wszelkie pomyłki są jak najbardziej uprawnione. Niewątpliwie nasz YouTube'owy kolega, teraz wszyscy będą mówili, że są kolegami Vardengi z twórców na YouTubie, więc ja też tak będę mówił. Powinni się cieszyć z tego, co Vardenga osiągnął. A właściwie tak sobie pomyślałem, cholera, strasznie często, kiedy komuś coś się złego stanie na YouTubie, kiedy komuś się powinie noga, kiedy się wydarzy jakiś wielki dramat, to bardzo często powstaje cała masa filmów na temat tego. Natomiast kiedy Sylwester Vardenga odnosi sukces, mało kto o tym opowiada. Myślę sobie, że ciężko nam wszystkim pozostałym twórcom przełknąć jego osiągnięcia, bo prawda jest taka, w tej chwili, kiedy ja nagrywam ten film, to on ma 60 chyba 5 milionów wyświetleń. Prawda jest taka, że żeby osiągnąć taki wynik, to ja muszę przez rok nagrywać filmy po kilka, więc jakby spektakularne jest jego osiągnięcie i myślę sobie, że twórcom na YouTube ciężko przychodzi pogodzić się z tym, że no niestety no nie każdy takie sukcesy może osiągnąć. Ja się cieszę osobiście, ponieważ to zwróciło uwagę wielu osób na YouTube'a. Dzwoni telefon. Zaraz do was wrócę. No już jestem. Długo czekaliście? No żartuję, przecież dla was to było mgnienie oka. Taki żart rewelacyjny. Chciałem powiedzieć, że jakby opowiadałem o tym, że dużo ludzi zwróciło uwagę na YouTube'a, ludzi z zewnątrz. Sylwester Vardenga był nawet w telewizji, wypowiadał się na temat tego, co robi. Oczywiście dziennikarze bladego pojęcia nie mają na temat tego, co tu się dzieje i jak wygląda nasza praca, bo to jest, jakby nie patrzeć, praca. Mam nadzieję też, że reklamodawcy zwrócą uwagę baczniejszą na YouTube'a, ponieważ stawki reklamowe w Polsce są jednymi z najniższych w świecie. A to pewnie dlatego, że reklamodawcy cały czas dają się przekonywać, że reklama w telewizji jest bardzo ważna i znacząca. A prawda jest taka, że interakcja między widzę, ma reklamą w telewizji jest po prostu jest przerażająco niska, zważywszy na to, co się dzieje w internetach. Ale palicho, może musi trochę czasu minąć, musi wody się przelać w rzekach, czy jakoś tak się ładnie mówi. Tak czy inaczej, jakby sukces Vardengi sprzyja absolutnie nowej sytuacji, więc powinniśmy się cieszyć wszyscy twórcy. Chciałbym także powiedzieć, że wiele osób, jakby zwracając uwagę, to jest ciekawa kwestia, że za każdym razem, kiedy pojawiają się komentarze, to ludzie z zachodu mówią: fantastyczny film, świetny chłopie, oglądamy w całym biurze, bawimy się, rewelacja, naprawdę, rewelacja. Polacy też chwalą, ale też wśród Polaków pojawia się masę głosów, niewiele na temat, jakby niewiele związanych z obrońcami praw zwierząt, bo Sylwester Vardenga pokazał nieraz, że tym psem się opiekuje i że w ogóle ta psina jest niezwykle szczęśliwa w jego rękach, na całe szczęście. Natomiast bardzo dużo ludzi mówi: Jezu, ktoś mógł dostać zawału, co za durnota, czy ten człowiek w ogóle myśli? Jakie zagrożenie dla życia. No. Nagle, ni stąd, ni zowąd w internecie staliśmy się tacy uczuleni na cudze samopoczucie, na cudze zdrowie. Nagle nas interesuje to, czy jakiś facet w Warszawie, w metrze nie dostanie czasem zawału. No nie, no bardzo dobrze, empatia jest niezwykle istotna, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Te głosy nie wynikają z tego, że ktoś sympatyzuje z przestraszonym kolesiem. One wynikają tylko z czystej, bardzo nieprzyjemnej zawiści. I mam nadzieję, że ludzie trochę odpuszczą sobie tego, bo przypuszczam, że. Znaczy, Sylwester Vardenga pewnie przyzwyczaił się do tego, że ludzie reagują na niego często negatywnie gdzieś tam w komentarzach, no bo on jakby od jakiegoś czasu odnosi sukcesy. Jakby sukces, jakby miarą sukcesu czasami jest niechęć wielu osób, ale mam nadzieję, że jakoś nie zwraca uwagi na to, co ludzie wypisują, zwłaszcza w Polsce, bo w Polsce, my w Polsce powinniśmy się cieszyć. To jest naprawdę duży sukces. Może nie na miarę Małysza, ale jest to spory sukces, więc moje najszczersze gratulacje. Moje najszczersze gratulacje. No dobrze, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jestem bardzo, bardzo ciekaw waszej opinii na ten temat i mam nadzieję, że te opinie będą wyważone, przemyślane, na spokojnie, bez żadnych dramatów i bez żadnych niepotrzebnych przeżyć. Trzymajcie się.
Jak zwykle było mi miło gościć was o poranku u siebie. Hej, hej.